na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Vital bon Men na męskie problemy. Dzień dobry państwu. Dzisiaj będzie na temat w zasadzie nie jednego pytania, tylko pytań, które do nas spływają, ale dotyczą mniej więcej jednego aspektu. Zielolecznictwa, jednego problemu zdrowotnego, mianowicie zaburzeń seksualnych, zaburzeń erekcji i zaburzeń płodności. To czasami się łączy, to się nie łączy ze sobą, natomiast chciałbym tutaj jakby odnieść się do tego w sposób całościowy, w oparciu o pewne badanie, które pokazało się niedawno w literaturze naukowej, mianowicie badanie pokazujące, iż na to, Jaką mamy płodność, ma wpływ masa ciała. Chodzi o mężczyzn. Okazało się, że o tyle mężczyźni mają gorszej jakości nasienie, mają mniej plemników. Badanie przeprowadzone na grupie 56 mężczyzn pokazało, że redukcja masy ciała do wartości należnych o kilkanaście kilogramów spowodowała o 40% poprawę jakości ich nasienia 40% zwiększyła się ilość plemników. Gdy połowa z tej grupy ponownie przytyła, ten efekt się zakończył. Więc jest to bardzo prosta metoda i, do, i taki no przekonywujący dowód na to, że otyłość ma znaczenie w płodności. Natomiast co możemy zastosować z preparatów ziołowych? Oczywiście na otyłość, to mam parę odcinków tego cyklu zostało nagranych, więc już nie będziemy do tego wracać, ale jeżeli chodzi o poprawę poprawę płodności, poprawę erekcji. No, takimi sztandarowymi surowcami zielarskimi są buzdyganek, korzeń rzęszenia oraz, oraz tarczyca bejkalska. Wszystkie te trzy surowce mają dobry wpływ na, na, na poprawę rekcji, na, na wydłużenie rekcji na to, żeby y, y, ten problem się skończył. To nie jest tak, to nie działa tak jak ta niebieska tabletka, tylko to działa w sposób dłuższy. Czyli stosowanie takich preparatów ziołowych, takich surowców silarskich, może w perspektywie na przykład, dwóch miesięcy spowodować, iż te problemy, które się pojawiały, zmniejszą się bądź też w ogóle zanikną. Co do, co do jakości nasienia, też ważny element ma suplementacja diety. I na przykład takimi surowcami, które są polecane tutaj, to jest mumio. Mumio w jednym z badań także pokazano, że mumio poprawia jakość nasienia i, i, i też żywotność plemników oraz ich ilość mumio taka substancja naturalna wyciekająca z gór środkowej Azji ma taki czarny kolor ona też w proszku występuje my używamy taki preparat z mumio gdzie mumio jest, w, jest proszkowane i jest w kapsułkach więc jak już powiedziałem buzdyganek, korzeń żeńszenia tarcza bekalską mumio ale jeszcze są mikroelementy są mikro tym ty mumio są mikroelementy naturalne bardzo dobrej jakości tak jak cynk i selen cynk i selen hmm, to substancje to, to, to mikro pierwiastki, które, yy, które są używane i należy je używać w przypadku problemów z jakością nasienia. Yy, yy, gdy ktoś stosuje długo pamięta o tym, żeby też suplementować dietę o mieć, bo to tak prawda jest potrzebne. Yy, co, do, co do natomiast naturalnych produktów, wracając jeszcze do natury, Pyłek pszczeli. Ojciec Grzegorz zawsze zalecał. Pyłek pszczeli zarówno kobiecie, zarówno żonie, jak i mężowi, którzy chcieli, chcieli mieć potomstwo, a my mieli z tym problemu. Pyłek pszczeli można stosować sotę, ale trzeba go rozpuścić w wodzie, można go też stosować w postaci mikronizatu w kapsułkach. My taki przynajmniej używamy w naszym centrum. I to są, to są rzeczy, o których warto, warto wiedzieć. Jeżeli już mówimy o tym temacie, to też warto wspomnieć o mieszance ziołową, ziołowej, którą też ojciec Rzekoż zalecał w przypadku problemów z zajściem książy. ta ona jest delegowana paniom, które powinny ją pić. Tam jest macierzanka, lebiotka, ale też melisa, bo okazuje się, proszę Państwa, że często problemy. Z płodnością po stronie kobiecej wynikają z ogromnej chęci posiadania dziecka. Ojciec już to podkreślał, że czasami aż tak bardzo krzyże, wrzesień, a potem jak już nie chce, to się okazuje, że ono się pojawia. To dawał takie przykłady w swoich wystąpieniach, że małżeństwo, które adoptowało dziecko, bo nie mogło mieć swojego dziecka, okazało się, że. Później udało im się mieć również własne dziecko. Także takie przypadki też są. Gdybyście Państwo coś więcej chcieli wiedzieć na ten temat szerzej się na ten temat zapoznać, to jest taka koncepcja terapeutyczna, którą stworzyło się Grzegorz Sroka łącznie z lekarzami, bo tam już Fiałkowski brał w tym udział, inni profesorowie z Urzędów uczelni, Stworzył taką koncepcję terapeutyczną. Ona się znajduje w, i, na inter, i w internecie, można spotkać na, na stronach internetowych, ale też w książce. Olecznictwo Ojca Grzegorza, y, którą miałem przyjemność napisać. Tam jest wywiad Rzeka z Ojcem Grzegorzem i właśnie między innymi y, terapia tych, tych, tych problemów, które y, no niestety, ale doświadczają y, bardzo liczni z nas. Sponsorem programu był Bonimet. Producent suplementu diety Vital Bon Men na męskie problemy.